Kronika Polska. Szkoła rycerska. Doktor Maria Czeppe. W Polsce kładziono utworzenie szkoły rycerskiej jako warunek podawany kandydatom do korony Rzeczypospolitej. Takie przyrzeczenie składali obaj Augustowie, złożył je także Stanisław August. Powszechne przekonanie, że August II nie wykonał zobowiązania, osłabiają pracę profesora Staszewskiego, który udowadnia, że władca realizował je, wysyłając polskich poddanych do Korpusu Kadetów w Dreźnie. A od roku 1730 sformowano tam właśnie w Saksonii polską kompanię szkolną. Wielu młodych Polaków i Litwinów kształciło się też w szkole rycerskiej założonej przez Stanisława Leszczyńskiego w Lotaryngii, w Lunéville. Inni znów zdobywali tajniki wojennego rzemiosła w Legnicy, należącej wówczas do Austrii. Jednak nauka w tych szkołach wiązała się z wyjazdem zagranicznym, większymi kosztami i wymagała dobrej znajomości obcych języków. Dopiero Stanisław August przy współudziale swego kuzyna Adama Kazimierza Czartoryskiego zorganizował szkołę rycerską w kraju, w Warszawie w roku 1765. Paweł Jasienica, Rzeczpospolita obojga narodów. Szkoła rycerska, druga po kolegium nobilium uczelnia warszawska, wspominana z szacunkiem przez historię. Jedni z wychowanków mieli zostać wojskowymi, inni inżynierami. Wszyscy zaś razem zasługującymi na to miano obywatelami, to znaczy ludźmi poczuwającymi się do osobistej odpowiedzialności za kraj, umiejącymi samodzielnie działać i poświęcać się także. Ogromnie ważne było jednak nie tylko to na kogo, lecz i to także kogo mianowicie Korpus Kadetów kształcił. Szkoła mieściła się w przebudowanym Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie. Nowy szef z pasją zajął się organizowaniem pierwszej świeckiej szkoły w Rzeczypospolitej. Znał dobrze zagraniczne wzory, umiał wybierać. Sprowadzał na nauczycieli dobrych specjalistów, matematyków i przyrodników z Francji, z Szwajcarii, doświadczonych oficerów z zagranicy. Starał się o przetłumaczenie podręczników, skompletowanie biblioteki, a sam ułożył katechizm kadecki, zarysowując ideał kadeta i czuwał sam nad ich postępami i postawą obywatelską. Szkoła rycerska to było jego ukochane dziecko nieomal. Marek Borucki w kręgu króla Stanisława. Komendantem szkoły został wprawdzie książę Adam Czartoryski, ale Stanisław August, jako jego zwierzchnik i opiekun, bardzo często wizytował zajęcia kadetów, prowadził z nimi bezpośrednie rozmowy, badał postępy w nauce. Jeden z wychowanków korpusu wspominał: król zjeżdżał corocznie na nasze egzamina. Wypytywał, rozdawał nagrody. Słowem, jak do dzieła swego interesował się nami. Wielki nacisk położono na patriotyczne wychowanie. W szkole działał od 1770 roku teatr uczniowski, a związani ze szkołą byli wybitni nauczyciele. Natomiast najwybitniejsi uczniowie, podopieczni troskliwego i hojnego dla uboższych elewów komendanta, to chociażby Tadeusz Kościuszko i Józef Orłowski, Julian Ursyn Niemcewicz i wielu innych. Zaraz na samym początku został przyjęty do korpusu szlachcic z Białorusi nazwiskiem Tadeusz Kościuszko. Miał wtedy 19 lat. W roku 1770, pod opieką rodzicieli, zjawił się na krakowskim przedmieściu 13-letni niespełna Julian Ursyn Niemcewicz, syn dziedzica z województwa brzesko-litewskiego. Kronika Polska.